specjalnie, żebyście wiedzieli, jakby auto rano nie odpala, długo kręci i nie wiemy, co jest przyczyną. To najprawdopodobniejszą przyczyną jest ciśnienie paliwa, czyli auto musi napompować ciśnienie, żeby wóz odpalił. Powtarzam jeszcze raz, że ciśnienie paliwa to jest minimum w każdym dieslu, żeby było jasne. To jest wstępnie się dowiedziałem gdzieś po kątnie, że w tym oto BMW też była robiona blacharka. Więc już wiemy, że prawdopodobnie był też migomat w akcji. Więc wszystko się mogło wydarzyć, ale my pewnie o tym nie wiemy i dlatego nie znajdziemy tej przyczyny, bo przyczyna jest skryta przez kogoś. Jest u kogoś w głowie. Ale naprawiliśmy wóz i działa. Jak pojeździmy nim i będzie działał, no to tak zostawiamy i wydajemy samochód. I wszystko. Jedziemy dalej z tematem RS5, będziemy też jechać dalej z tematem TSI, ale to poczeka sobie, potrzebujemy na to po prostu czasu i chyba chęci, albo kogoś, kto po prostu będzie chciał to robić. A tutaj jak widać, Marcyś już się zabrał za czyszczenie RS5. Czyścimy wszystko, co się da wyczyścić z zewnątrz, metodą taką, jaką możemy sobie pozwolić, czyli jak widzicie, jakiś tam pędzelek, coś, takie tam proste po prostu metody, takie, żeby to oczyścić, zrobić, co się da. Wymieniamy w tym RS5 obydwie odmy, wymieniamy świece zapłonowe, wymieniamy wszystkie uszczelniacze na wtryskiwaczach paliwa. Wtryskiwacze paliwa wyciągnęliśmy i wyglądały tak jak świece, czyli zagnojone do kwadratu. Ja przypomnę, jak wyglądały świece. Świeca wygląda tak, jest czarniuteńka, ale pokazywałem to już wcześniej, a wtryskiwacze paliwa wyglądały tak samo, a wyglądają teraz no znacznie lepiej. Ta końcóweczka tutaj przypomina teraz wtryskiwacz paliwa. Nawet widzę wszystkie dziureczki, które są wtryskujące paliwo, a jest ich sześć dziureczek, no. I wszystkie wtryski wyglądają teraz bardzo ładnie. Jest taka opcja, że od tego nagaru, który na tych wtryskach był, no mogły nie wtryskiwać tego paliwa prawidłowo. Mogły, nie? Mogły, no, mogły. Były tak zagnojone sadzą, że miały prawo. Więc chciałoby się powiedzieć, że być może problem jest tylko we wtryskiwaczach, w ich zabrudzeniu, w odmach być może, odmy na pewno, no bo nie ma dyskusji, że na przepustnicy był olej i to na pewno jest z odmy. Być może naprawimy ten silnik takimi małymi zabiegami, które nie są ani drogie, ani czasochłonne jakoś mega mocno, chociaż to już zajmuje trochę czasu do czyszczenia i to rozbieranie do tego stopnia, w którym jest ten samochód, ale być może niedużymi kosztami w sumie w tym wszystkim ten silnik doprowadzi się do ładu i będzie chodził. To, co mi przyszło do głowy, to ja bym jeszcze zapytał się, bo nie pytaliśmy się pacjenta, czy tu nie jest zrobiony czasami program w tym aucie. Ostatnia rzecz, która będzie jeszcze sprawdzona, której jeszcze nadal nie zrobiliśmy, to będziemy zaglądać do układu wydechowego i sprawdzać, czy przypadkiem katalizator nie jest przypchany i czy to on nie jest powodem całego zamieszania w tym aucie. Bo poza tym, jakby to wszystko wygląda dobrze, więc no tyle. Tyle na razie z takich zabiegów podstawowych. Czyszczone oczywiście też będą jeszcze kolektory słońce, które tu są, to są klapy kolektora, a kolektor sący leży tam, ale kolektor sący w tym wszystkim nie wygląda źle, bo to nie jest diesel i to wszystko tu wygląda nawet całkiem ładnie. Te dziury tutaj proszę zobaczyć, o widzicie, o nie wygląda źle, tu nie ma jakichś nagarów, czegoś co by się tutaj czepiać jakoś mocno, o widzicie, nie to, że to jest czyściutkie igła, ale no powiedzmy sobie, na to, na czym potrafią nasze silniki w dzisiejszych czasach pracować, no to tu jest przelot po prostu fenomenalny, bym powiedział. Nie ma żadnego znaczenia ten brud, który tam się znajduje. Czegoś jeszcze nie dopowiedziałem? Coś powiedziałem niedobrze, czy źle, czy czymś? Chyba wszystko. Obiecałem wam też, że pokażę BMW serii 5, która tu do nas przyjechała. To jest ta BM-ka. I w tej BM-ce mieliśmy naprawić brak komunikacji z ABS-em. Wymieniłem tutaj masę bezpieczników z tamtego modułu, który tam jest. Wymiana bezpieczników w tym aucie nie pomogła. Wasze sugestie, czy tym samochodzie były dotyczące instalacji elektrycznej, że gdzieś jest przykręcona, przywiercona. Coś zrobili, bo wymieniali tutaj elementy zawieszenia i po wymianie tych elementów zawieszenia pojawił się problem, brak komunikacji z ABS-em itd. Otóż nie znalazłem przyczyny. Nie będę tego w ogóle ukrywać. Przepalane były bezpieczniki, ale bezpieczniki to jedno. Okazało się też, że niestety nie mogłem wam tego pokazać ze względu na to, że po prostu mnie nie było, a prace przy aucie się toczyły. Został wyciągnięty moduł spod schowka i tam się okazało, że zaleziona została usterka przez Włodka. Włodek znalazł, że uszkodzona została ścieżka. Ścieżka szczeliła, zasilała kilka bezpieczników naraz, więc to się wszystko zgadza. Została naprawiona, wóz normalnie chodzi, wszystko jest ok, kontrolki pogasły, tylko
nie będziemy ukrywać tego, że nie wiemy, dlaczego to się stało, ponieważ ja nie znalazłem żadnego uszkodzenia na instalacji elektrycznej. Tam wszystko wygląda jak nowe. Nie mieli opcji uszkodzenia tej instalacji, robiąc to zawieszenie, ze względu na to, że instalacja wychodzi z ABS-u, ona się znajduje tam pod spodem, ja pokazywałem gdzie, ale pokażę jeszcze raz, jeżeli ktoś nie zarejestrował, to pokażę to jeszcze raz, że ABS znajduje się tu w tym miejscu, tu w tym miejscu i jakby można by powiedzieć tu, o, tu, w tym miejscu, dokładnie tu, tu jest pompa ABS-u i instalacja tego ABS-u, ona tu się natychmiast łamie i wchodzi do środka, do auta i reszta już idzie środkiem. No nie ma opcji, żeby ktoś coś tutaj zrobił, przykręcając, odkręcając, młotkiem uderzył czy cokolwiek, więc dziwna sytuacja. Na razie wszystko działa, to jest świeżutko zrobione, zaraz wsiądę w to auto, pojedę pojeździć i zobaczę, czy na pewno wszystko działa, ale no na razie wygląda, że jest ok. Nie znaleźliśmy przyczyny. Naprawiliśmy skutki, które na razie ok, działają, nie przepalają się, bezpiecznie nic się nie dzieje. Nie znaleźliśmy przyczyny, nie wiemy co jest, nie lubię takich sytuacji, ale na razie mi tu ciężko coś powiedzieć. Chciałbym, żeby coś może wydarzyło się jeszcze raz, może po przejechaniu się, może coś, trudno powiedzieć. No auto jakby wjechało na podnośnik i zjechało z niego, więc no nie jeździło, a jednak się coś wydarzyło, więc nie wiem, ale jest też opcja, co mi przychodzi najbardziej do głowy w tym wszystkim, czyli ktoś nam nie mówi prawdy. I czegoś nie wiemy, co się stało w tym aucie, ale ktoś nam tego po prostu nie mówi. A to się zdarza dość często. Kiedyś przyjechał taki samochód, w którym, nie pamiętam, chyba Audi to była A6 bodajże, w którym był harmider straszny, polone bezpieczniki i wszystko. I przypadek sprawił, że pan akumulator, który wymieniał w tym samochodzie, starą baterię zostawił w aucie i nic nie powiedział nam na ten temat, co się działo i jakimś czym, ale po prostu leżała bateria i okazało się, że bateria, która leżała w tym aucie, miała odwrotny plus i minus, po prostu odwrotny plus. Była bateria z odwrotnym plusem. No i nie przyznał się ani nic, ale wiemy dobrze o tym, że po prostu założył tą baterię, zrobił ksz, 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 no bo pomylił plus z minusem i zrobił się mega chaos w tym samochodzie. Łącznie z tym, że licznik w ogóle umarł, był do wymiany, bo się przepalił. Pamiętam, że chyba klimatronik dostał też od tego w dupę, no i oczywiście masa bezpieczników. To się zdarza. Ok, tylko fajnie jakby ludzie mówili dokładnie co się działo w aucie, a nie przyprowadzają samochód i my wymienialiśmy tutaj klocki hamulcowe i po wymianie klocków hamulcowych plus przestał odpalać i my nic więcej nie robiliśmy, nie, a ja już na przykład wstępnie się dowiedziałem gdzieś pokątnie, że w tym oto BMW też była robiona blacharka. Więc już wiemy, że prawdopodobnie był też migomat w akcji. Więc wszystko się mogło wydarzyć, ale my pewnie o tym nie wiemy i dlatego nie znajdziemy tej przyczyny, bo przyczyna jest skryta przez kogoś. Jest u kogoś w głowie. Ale naprawiliśmy wóz i działa. Jak pojeździmy nim i będzie działo, no to tak zostawiamy i wydajemy samochód. I wszystko. Wojtas dalej składa RS6. Mamy już tutaj pozakładane turbinki. Proszę bardzo. Turbinka jedna, piękna mówka cewka, znaczy mówka cewka nie, no po prostu jest po regeneracji, ale wygląda jak nowa, prawda? Świeci się? Świeci, bardzo ładnie. Wymienia ustawniaka, o-ringi, tu sobie czyści. Tak, pompę wody. Tak, pompę wody, która jest zintegrowana z pompą olejową, ale tak zintegrowana, że można odkręcić. Tu jest druga turbinka, też zrobiona. Znaleźliśmy kilka małych awarii w tym silniku. Jak już będzie miał to wszystko poskładane i pospinane, to podłączymy sobie dymiarkę pod ten silnik i zobaczymy, czy nie ma żadnych wycieków gdzieś na układzie powietrza, bo tu jest bardzo dużo takich zakamarków, jak tutaj na przykład jest dopowietrzany spalin i tego typu rzeczy i te zakamarki są, jak widzicie, z tyłu silnika. Jak tu gdzieś by coś leciało, to później jest to trudno znaleźć i wyłapać, więc lepiej będzie teraz to wyłapać tutaj. Jak wkładamy motor, wiemy, że jest szczelny. To jest bardzo ważne w tych silnikach, bo one jak mają małe nieszczelności, to pracują nieprawidłowo i ogólnie pojawia się dużo różnych dziwnych rzeczy. Więc tak zrobimy, jak włożymy to, odpalimy to auto i tutaj będzie ciekawy temat dalszy, co się będzie działo z tym autem. Otóż pojedziemy tym samochodem na hamownię i będziemy robić pomiar mocy, ponieważ ten samochód jest po programach, jest zrobione są sterowniki silnika, powinien mieć podniesioną moc w stosunku do fabrycznej i zobaczymy, co wypluje RS6. Jestem bardzo tego ciekaw, bo wiemy, że ten samochód tak jeździł niby jechał szybko, niby było dobrze, ale gdzieś tam coś tam cały czas mu brakowało. I mam wrażenie, że znaleźliśmy rzeczy, przez które coś tam brakowało. Więc zobaczymy, co wypluje, bo to nas będzie bardzo ciekawiło. A jednocześnie wy się dowiecie kilku nowych rzeczy na temat firmy EKG. I ja wam wtedy coś powiem na temat tego właśnie tej hamowni i tego, czym będziemy się zajmować.
w najbliższej przyszłości. W ogóle to najlepsze jest to, że wasze komentarze są naprawdę merytoryczne. To mi się tak mega podoba, że wy tam piszecie rzeczy, które nie są głupie. Ja nie jestem w stanie odpisywać na wasze komentarze, już to gdzieś powtarzałem. Będę to powtarzać co jakiś czas, żebyście wiedzieli, dlaczego nie utrzymuję jakiegoś takiego stricte kontaktu i dlaczego na każdy komentarz nie odpisuję, bo tego jest mnóstwo. Ja daję posty na Facebooka, daję posty na TikToka, daję posty na Instagram, do tego jeszcze jest YouTube. Jak to wszystko zmielicie razem do kupy, to komentarze robią sobie setki po prostu i nie jestem w stanie na to wszystko odpowiadać. Mamy autko A6, która jest z 2015 roku. W dwulitrowym dieslu. Mamy silnik CNHA chyba, z tego co pamiętam, tak? CNHA. Maski nie otwieramy, bo nie ma sensu, nie? On po prostu nie odpala, nie? Po dłuższym postoju. Podłączyłem komputer do niego, diagnostyczny, który oczywiście nie wykazuje żadnych błędów, to tam nie jest nic dziwnego. I teraz, co sprawdzamy, kiedy wóz nie odpala? Jak myślisz, Mikołaj, co powinniśmy sprawdzić? Ciśnienie paliwa podczas rozruchu, nie? Chcielibyśmy zobaczyć przede wszystkim, bo najbardziej prawdopodobne jest to, że brakuje mu paliwa na rannym rozruchu, ale szukam tylko tego parametru. Dobra, mamy trzy parametry. Prędkość obrotu wału korbowego, wałka rozrządu i ciśnienie paliwa. Ciśnienie paliwa, żeby wóz odpalił, musi wynosić minimum 180 barów, a powinno ponad 200 i to grubo. Prędkość obrotowa silnika 250 obrotów, prędkość obrotowa wałka rozrządu razy 2, czyli około 500 obrotów. Oczywiście wóz na bank odpali na strzał, nie? Idziemy o zakład wszyscy? Idziemy o zakład, że odpali na strzał? Ja wam pokażę parametry przy okazji. Cyk, proszę bardzo. Palimy. Okej, okay. To jest powodem nieodpalania, bo ja zauważyłem, co jest powodem nieodpalania. Zdążyłem zobaczyć, nie? Ciśnienie paliwa wygenerował od razu 290 barów, bez żadnego problemu, ciśnienie paliwa było, wóz nie odpalał nadal. Prędkość obrotowa wałka rozrządu była 0. Przez dłuższy czas kręcenia, dopiero jak się pojawiła i zrobił jeszcze samochód jeden obrót, to wóz odpalił. Tak, ale nie wiem, czy czujnik położenia wałka, bo co, naprawił się nagle? Takie to trochę dziwne jest. Specjalnie, żebyście wiedzieli, jakby auto rano nie odpala, długo kręci i nie wiemy, co jest przyczyną. To najprawdopodobniejszą przyczyną jest ciśnienie paliwa, czyli auto musi napompować ciśnienie, żeby wóz odpalił. Powtarzam jeszcze raz, że ciśnienie paliwa to jest minimum w każdym dieslu, żeby było jasne, to jest 180 barów. Powinno wynosić około 250 barów, wtedy samochód odpala na strzał, tak jak obroty silnika. Obroty silnika, jeśli występują poniżej 250, to wóz palnie, żeby nie było, ale 250 to jest jego taka norma do odpalenia. Poniżej też odpalają samochody, ale dzieje się to różnie. Czasami odpalają tak sobie chycając, czyli i odpala, a czasami kręci i nie odpala. Jeśli obroty są poniżej 200, no to często gęsto auta kręcą i w ogóle nie odpalają. Wałek rozrządu ma, ja powiedziałem co? Ja powiedziałem dwukrotność? Nie, połowę obrotów silnika. Powiedziałem dwukrotność, nie? Wtedy nie, no gdzie, nie, gdzie 1600 obrotów? Nie, odwrotnie. Nie to przełożenie. Połowę obrotów wału korbowego ma wałek rozrządu, nie? Przepraszam za pomyłkę, ale czasami mi się tak, czasami mi się coś palnie. No, normalna rzecz, zresztą chciałem zauważyć, że jest 8 rano, dopiero przyjechałem do pracy, to jest pierwsze auto, do którego wsiadłem, jest zimno. Mój mózg nie funkcjonuje jak należy, czasami się zawiesza. To jest zupełnie normalna rzecz. I teraz wałek rozrządu ma zawsze lekkie opóźnienie w stosunku do wału, natomiast to opóźnienie to jest mniej więcej jeden obrót. Jeżeli występuje większe opóźnienie, no to coś jest nie tak. I tutaj to opóźnienie było widoczne na załączonym obrazku. Auto zrobiło z 5-6 obrotów i dopiero pojawiła się prędkość wałka rozrządu. I jak się pojawiła, to jeszcze wykonał dwa obroty i odpalił. Ten samochód jest z funkcją start-stop. Auta z funkcją start-stop mają troszeczkę inaczej rozwiązany system odpalania pod kątem oprogramowania, pod kątem mapy w silniku. Te auta są jakby zmuszone do tego, żeby odpalać szybciej. No i ten samochód bez dyskusyjnie odpala bardzo szybko, tak? No bo jeżeli sobie wyłączymy go i odpalimy jeszcze raz, uwaga. No, to jest w sumie 1 do 1,5 obrotów i wóz odpala i tak powinien odpalać ten samochód. Ustalmy, że rano może troszeczkę dłużej pokręcić, względu na to, że jest zimny silnik i troszeczkę jest faza rozruchowa na zimnym. I może trochę dłużej pokręcić. Z 1,5 obrotu niech to będą 3 obroty, ale nie 7, 8 czy 10 obrotów, bo tak już być nie powinno. A czasami klient mówi, że bardzo długo kręci. Sądzę, że to, co dzisiaj było, to był jakiś tam cyk, ale to jeszcze nie było to, co pewnie ten samochód potrafi zrobić. Najgorsze jest to, że to było teraz jednorazowe sprawdzenie. Mogłem to sobie raz zobaczyć i tak naprawdę dzisiaj już to auto będzie odpalać do końca dnia i nie mam już kolejnego jakby kolejnej możliwości sprawdzenia. To jest jakiś problem, ponieważ ten samochód na dodatek, jeszcze klient mi tutaj podpowiedział, że on to robi czasami w różnych temperaturach, że jak jest zimno bardzo, to odpala na strzał, jak jest bardzo gorąco, to też, a jak są średnie temperatury, to jest problem.
za dużo tych zależności. Ja nie jestem w stanie czasami wywnioskować z tego, co tu może być przyczyną w tym samochodzie, w szczególności, że on generalnie pracuje bardzo ładnie. Ciśnienie paliwa, co prawda, nie będę ukrywał, fruwa o 50 barów cały czas, między 25 a 300, 250 a 300, 250 a 300. To jest nieprawidłowe. Generalnie można się tego przyczepić i coś z tym zrobić, ale to powiedzmy sobie, klient tutaj nie zgłasza, nie słyszę nierównomiernej pracy ani niczego takiego, więc na razie się tego nie czepiamy. Czepiamy się tego odpalenia, że rzeczywiście długo kręcił i tego, że wałek rozrządu rzeczywiście nie pokazywał obrotów przez jakiś czas. Co jest przyczyną? Nie mam bladego pojęcia. Ale jak wymyślę, to na pewno wam powiem. Muszę sobie podumać chwilę. Czasami jak patrzy na mnie obiektyw i wy wszyscy, to nie jestem w stanie wydumać czegoś, bo odczuwam na sobie takie obciążenie, że wszyscy teraz są wlampieni, patrzą na mnie. To on teraz powie. Nie wiem. Nie wiem, ale jak będę wiedział, to wam na pewno wam odpowiem. Mam pewne pomysły w głowie, ale nie chcę na razie rzucać jakimiś bzdurami. Cieszę się, że was widzę. No i pamiętaj, kliknij łapkę w górę, dawaj subika i komentuj, komentuj, komentuj jak najwięcej. Komentarzy jest bardzo dużo, ale niech będzie jeszcze więcej. Dyskutujcie na tych komentarzach, dyskutujcie na tym naszym małym forum, bo tak sobie to nazwijmy, YouTube'owym, o tym, co, jak, z czym, jakie macie pomysły, co, do czego i tak dalej, i tak dalej. Zanim przejdę do tematu tak naprawdę, co chcę wam pokazać tutaj i co żeśmy zdiagnozowali, co jest uszkodzone, to może trochę wam opowiem coś, co nieco o tym silniku czy o tym samochodzie, żebyśmy mieli pojęcie, o czym rozmawiamy. A rozmawiamy o, uwaga, skupić się teraz będzie, mała dawka wiedzy. Mam nadzieję, że przez was nagrodzona łapką w górę chociaż. Albo jakimś komentarzem na przykład, że nie powiedziałem tego i tego, a powinienem powiedzieć, albo powiedziałem to i to jest kompletna bzdura. Bo tak też może teraz być, ale będę się starał i jak tak wcale po prostu, z czym mamy do czynienia? Co to jest za samochód? To jest Audi RS6, C6 lub 4F, różnie to ludzie nazywają. RS6 wychodziły od 2008 do 2011 roku. Silnik, który zamontowany jest w tym samochodzie, to jest bardzo ładna jednostka, już tam nieraz się pojawiała u nas na naszym kanale, zresztą nawet dokładnie ten samochód. Nie będę ukrywał, auto, które ciągle coś się dzieje z tym samochodem, doskwierają mu różne rzeczy. Najczęściej są to rzeczy związane po prostu z eksploatacją, czyli z wiekiem samochodu. No i jakimś tam przebiegiem, nie wiem, teraz nie wiem, to już jest inny silnik, także nawet nie wiem, no ona ma teraz przebiegu, ale na pewno ponad 200 tysięcy. Zresztą wiecie co? Żeby nie było, żeby nie był gołosłowny, to sprawdzę to i zaraz dokończymy temat, ok? 120 tysięcy miał przebieg silnik, który jest teraz tam na tej palecie. No to w sumie już najważniejsze jest. W sumie to jest najważniejsze, no. W sumie to jest najważniejsze, tak? Reszta to... Ale pewnie poniżej 200 tysięcy ma cały samochód, okej. Okay. Czyli to by wszystko jakby widzicie sami, że przebiegi nie są duże, a niestety wymagają już te samochody jakichś napraw, większych lub mniejszych. No nie wiem, czy to nazywamy większą naprawą, bo w tym aucie do wielu napraw trzeba motor wyciągnąć. Także można by rzec, że cokolwiek zrobienie tutaj by było większą naprawą w stosunku do czterocylindrowej jednostki w Golfie, tak? Natomiast większą robotą w tym samochodzie, ja bym powiedział wymiana, nie wiem, rozrządu, czy może po prostu remont silnika, wymiana pierścieni, ściąganie głowic, to bym nazwał większą robotą w tym samochodzie. Natomiast to, co tu jest zrobione, że turbinki zostały wyciągnięte, zregenerowane, no to jest powiedzmy sobie standardowy proces w tym samochodzie. Ale turbiny to jest jedno, dobra, wracamy do teraz do tego silnika. Silnik. Fajna, mega fajna jednostka, która naprawdę dużo potrafi wytrzymać, ale trzeba o nią bardzo mocno dbać. Zresztą zawsze powtarzam, dbać należy o wszystkie samochody. Czy to jest diesel, czy benzyna, czy nieważne, dbaj, bo jak dbasz, tak masz. Tak jest moje zdanie. Auta przyjeżdżają z różnymi przebiegami, dużymi i małymi. I jak mają duże przebiegi, to widzę, że ludzie dbają o te samochody i to się odwdzięcza przebiegiem, jakie te auta potrafią kłuć. 5-litrowa jednostka V10 turbo doładowana, tak? Czyli biturbo. Silnik, który generuje 580 koni mechanicznych i 650 Nm. Co powiedziałem? 162 tysiące samochód ma. Czyli jakiś nowszy silnik tutaj nie wjeżdża. No ale co, czego oczekiwać? No, każdy motor, który kupimy używany do tego samochodu, będzie miał taki przebieg. No logiczne, to już jest wiek tego auta. 650 Nm. Ta jednostka, ten silnik jest robiony. Ma porobione mapy, więc powinien wypluwać dużo więcej. Wóz waży 2 tony 100 kg i kręci 4,6 sekundy do setki. Z tego co pamiętam, jak badaliśmy to auto w jednym z moich pierwszych odcinków, gdzie robiłem porównanie tego auta, RS6 i RS6 drugiej czerwonej, następnej generacji, czyli C7 lub 4G, jak my sobie to mówimy tu między nami. I przyspieszenie tego auta nie wychodziło tak, jak powinno tam na tym filmie. Z tego względu, że wychodziło około 4,6, ale to auto jest porobione, więc powinno mieć dużo mniejszy ten czas i dużo mniejszy, to ja bym powiedział 4 sekundy, tak? No bo jeżeli on ma 580 koni fabrycznie, a rzekomo ma wypluwać około 700, no to
Ustalmy, no powinien jechać dużo szybciej. Okej, silnik, coś tam powiedziane. A, dobra, powiemy sobie coś jeszcze o motorze, ja wam pokażę, jak to wygląda. Turbosprężarki są zamontowane tutaj pod fałkami, także logiczne jest, że do zrobienia tych turbosprężarek trzeba wyciągać silnik. Te są zrobione, są bardzo prosto sterowane. Sterowane są w taki sposób, że te turbiny nie posiadają geometrii ani niczego w tym rodzaju, tylko posiadają klapkę na spalinach. To jest klapka na układzie spalin. Ja jej teraz nie ruszę oczywiście, bo ta gruszka mi nie pozwala. Sterowana jest przez ten zaworek. Ten zaworek jest sterowany ciśnieniem z turbiny. Działa to w ten sposób. To jest bardzo prosta turbina. Generalnie najprostsza chyba jaka istnieje. Ma swoje zalety, ale ma też swoje wady. Jej prostota konstrukcji w postaci tego ograniczenia do ładowania polega na tym, że jeżeli ciśnienie do ładowania w korpusie pojawi się już nad, nie wiem, powiedzmy 1 bar, a ma pompować ten samochód bodajże 0,6 albo 0,7 bara, tak mi się wydaje na jedną stronę. Więc jeśli pojawi się wyższe ciśnienie, to uruchamia to klapkę, która upuszcza spaliny, czyli spaliny puszcza w wydech, a nie kieruje je na turbinę, na napęd turbiny. Więc spalin jest mniej, turbina zwalnia i ciśnienie do ładowania jest wyregulowywane w ten sposób. To ma zaletę taką, że prostota konstrukcji. Jedyne co się tu może stać, to pojawić się luz na ośce od klapki, wypalić się ta klapka, czy cokolwiek takiego, że spowoduje to nieszczelność tutaj w tym miejscu, w tej klapce. No i uszkodzenie się zaworka sterującego, bo oczywiście to ciśnienie jest podawane na zaworek. Zaworek dopiero je podaje na gruszkę, żeby móc sprecyzować tą regulację, czyli żeby była ta regulacja trochę dokładniejsza. W każdym razie miałem tego nie używać, patrzcie. Jest to prostota konstrukcji przede wszystkim i to jest bardzo duży plus tego. Natomiast minusem jest to, że regulacja do ładowania nie jest tak precyzyjna, jakbyśmy tego oczekiwali w dzisiejszych samochodach. Ten samochód nie musiał jeszcze spełniać nie wiadomo jakich norm spalin ani niczego takiego, więc ta precyzja układu do ładowania nie musi być taka stricte dokładna. Dzisiaj to jest zupełnie inaczej i samochody mają sterowane turbiny za pomocą sterowników elektronicznych. One pozwalają po pierwsze na szybkie działanie, mogą natychmiast wykonać ruch, podciśnienie zawsze mają opóźnienie, nie ma dyskusji. Czy ciśnieniowe, przepraszam, tu jest ciśnieniowy, nie podciśnieniowy, bo tak też działają układy podciśnieniowe, z tym, że nie sterują klapką, tylko geometrią turbiny. No i jakby elektroniczne sterowniki też sterują geometrią turbiny. Czyli te turbiny już, ta ich regulacja jest skomplikowana dużo bardziej, ponieważ posiadają już samą geometrię, która ta turbina nie posiada, no i jakiś sterownik elektroniczny, tak jakby to już komplikuje sprawę, prawda? Tutaj komplikacja jest tak prosta, że ten system jest praktycznie niezniszczalny, no ale mówię, precyzja regulacji jest zupełnie inna. Dobra, tyle na temat turbin. Pompa olejowa w tym aucie. Pamiętajcie, że to jest samochód, który posiada zewnętrzny zbiornik oleju. Tutaj jest odma na tym zbiorniku, węże doprowadzające ten olej do pompy. Pompa znajduje się tu w tym miejscu. Tam jest pompa olejowa. To jest pompa wody tutaj, dotykam jej teraz. Ta pompa wody, tu jest wyjście z pompy wody, kruciec. I ta pompa wody jest, ta pompa oleju jest zintegrowana z pompą wody i pompa olejowa jest przykręcona od dołu do bloku silnika i jakby już ma kanały, którymi smaruje bezpośrednio cały silnik. To smarowanie to jest po prostu słuchamiska i to jest, to daje po prostu, no to, że nigdy mu nie zabraknie oleju, tak? Teoretycznie oczywiście rzecz biorąc, to w praktyce też tak jest. No, reszta w tym silniku powiedziałbym, że jest w miarę standardowa, czyli no są dwie pompy wysokiego ciśnienia paliwowe, tak? Które dają ciśnienie nam na distrale. Powiedzmy sobie, to wszystko już ma sens i teraz co w tym silniku jest uszkodzone, dlaczego on tu stoi? No przede wszystkim to wirniki na turbinach były potopione wręcz, bym powiedział, wydechowe, więc one miały taką fizyczną awarię, którą po prostu należało zrobić, więc turbiny zostały zregenerowane. W dolocie, jak samochód do nas przyjechał, w interkulerach było bardzo dużo oleju. Dużo tego oleju było, naprawdę dużo. Dodatkowo jeszcze olej zbierał się czasami w prawym układzie wydechowym. I teraz była debatacja, czy to myśleliśmy, czym ten olej tam się dostaje, skąd on się tam bierze. I oczywiście pierwsze jakieś tam padły wnioski, że to może być odma, że to może być turbina. Turbiny nie przepuszczały w tym samochodzie oleju i to nie one były tutaj powodem. Odma, nie będę ukrywał, moim zdaniem posiada małą nieszczelność i nie działa tak jak powinna idealnie, ale jest zużyta, a nie uszkodzona. O, tak bym to rzekł i znaleźliśmy właśnie dzisiaj jeszcze inne awarie i awarie polegają na tych dwóch zaworkach. Ten zaworek i ten zaworek zwrotny znajdują się tu w tym miejscu i są od odmy, ponieważ to idzie tutaj, o, w ten sposób, to idzie tu w ten sposób i tu trafia bezpośrednio do odmy do dolotu, czyli do kolektora ssącego i do, uwaga teraz, bo to jest najważniejsze, do turbin, ale w miejscu, gdzie mamy dolot powietrza, za filtrami powietrza. I teraz tą rurką działa to w ten sposób,
że tu jest zasys powietrza. Tu zasysa samochód powietrze w tym miejscu, tą rurką. W momencie, kiedy opary z skrzyni korbowej mają się dostać do dolotu, żeby wypuścić je z silnika, żeby nie wytwarzało się ciśnienie, no to właśnie tą rurką to się dzieje. Ale kiedy dodajesz gazu w aucie i wytwarza się tutaj podciśnienie w tym miejscu, to ta rurka, ten zaworek ma zamknąć się ze względu na to, że gdyby się nie zamknął, to przez odmę z silnika wysysałoby się wszystko, co jest i ssałby po prostu silnik do dolotu. Tak nie może być, no bo wiadomo, to by była jakaś katastrofa jedna wielka. Więc ten zaworek ma się zamknąć w momencie, jak ty wciskasz gaz i wytwarzasz podciśnienie w kolektorze sondy. No i tu jest awaria. Mamy dwie awarie nawet powiem, ponieważ jeden z tych zaworków zamyka się bardzo ciężko, a wręcz bym powiedział, że przepuszcza cały czas. Drugi zaworek zamyka się, ale z dużym opóźnieniem. Natomiast trzeci zaworek, który mamy do dyspozycji, działa najlepiej, ale też go wymienimy, no bo jakby już wymienimy wszystkie trzy, kosztują po 120 czy 150 zł, tam w ogóle nie myślimy na ten temat, tylko wszystkie trzy, które są, ale tamte działa najlepiej, po prostu zamyka zero-jedynkowo. A te zaworki są, nie zamykają się zero-jedynkowo, tylko z takim opóźnieniem, czy bardziej niedokładnością. I teraz polega to na tym, że w momencie, jak depniesz w tym aucie gaz w podłogę, to one się zamkną i są szczelne wtedy. Jest spoko, jest tak duży zasób, nie ma problemu, wszystko jest ok. Natomiast w momencie, jak jedziesz równo tym samochodem, 100 na godzinę, piąty biegi sobie jedziesz i wtedy one mogą być niedomknięte i wysysają cały czas do lotu troszeczkę oleju, cały czas, rozumiecie, 1000 km i mieliśmy olej w interkulerach i mieliśmy dymienie po odpalaniu samochodu najróżniejszego typu, inne przypadki, które się w tym samochodzie działy, wszystkie dotyczyły się generalnie rzecz biorąc dymienia. Myślę sobie, że rozwiązaliśmy temat i wszyscy się o tym dowiemy, ponieważ nic więcej nie znaleźliśmy w tym silniku, a przepraszam, znaleźliśmy jeszcze jeden zaworek, taki, ten, który jest w ogóle nieszczelny. Ten zaworek też jest uszkodzony i to jest kolejny zaworek zwrotny i też wymieniamy dwa i też idą do turbiny, są na spływach olejowych, jakby nie będziemy teraz się zagłębiać do czego one są. Jestem przekonany, że znaleźliśmy awarię w tym samochodzie i będzie 1-0 dla EKG, ale to się dopiero okaże. Ja zawsze mam taką małą niepewność i ciutkę takiego, rozumiecie, nie? Jak zrobimy i wyjedziemy i będzie działało, to wtedy powiem, że jest dobrze i będę krzyczał do was 1-0.